Oj. Czarny koń to ostatnia szansa dla wszystkich tych, którzy nie znaleźli uznania w oczach jurorów na castingach. Każdy z jurorów mógł wskazać jednego z wykonawców, którzy zasłużyli na występ w eliminacjach Disco Star. Shaza sama przyznała, że ma słabość do mundurów, dlatego postawiła na żołnierza zawodowego Łukasza Jackowskiego. Kochani, bardzo powoli zbliżamy się do pewnej miejscowości, w której już za chwilę zapukam do pewnych drzwi i pewnej sympatycznej osobie przekażę ważną wiadomość. Mam nadzieję, że będzie to dla niej fantastyczna wiadomość, ponieważ podczas castingów warszawskich zwróciłam na tę postać uwagę. Jest niezwykle charyzmatyczna, zdyscyplinowana, utalentowana, no i świetnie wygląda. Postanowiłam jej dać szansę i przywrócić tę osobę do naszego programu Disco Star. Czy będzie to dla niej fantastyczna wiadomość? Za chwilę się wszyscy przekonamy. Dzień dobry. Łukaszu. Witam serdecznie. Witamy. Czy pan mnie poznaje? Są emocje. Ja się nazywam Shaza. Jestem z programu Disco Star, kochani. Jest. Naprawdę? Uściska mnie, chodź. Mam jedyną osobę, uściska swojego znajdera. Jak mu serce ginie. Matka. Nie wierzę. Przyjechaliśmy, kochanie, do ciebie po to. Jesteś snajperem zawodowym, żołnierzem, zdeterminowanym, odważnym. Trzymasz się, możesz się do mnie przyjrzeć, jak nie dajesz rady, ale czuję, że jest w porządku. Kochani, oficjalnie informuję, że ten oto przystojny mężczyzna, młody człowiek, niezwykle utalentowany, jest w programie naszym Disco Star, tak?